Rozpoczęły się trzydniowe egzaminy ósmoklasistów. Dzisiaj uczniowie przystąpili do testu z języka polskiego. Czy ludzie w trudnych sytuacjach odkrywają samego siebie? To jeden z tematów dzisiejszego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Temat na czasie, bo ostatni rok był dla uczniów trudny i potrzeba było wiele samozaparcia, by jak najlepiej przygotować się do testu. Przygotowywałam się trochę online, ale też chodziłem od poniedziałku do czwartku na dodatkowe lekcje z polskiego, z matematyki, z angielskiego. Nauczyciele robili co mogli, by nauka zdalna przyniosła jak najlepsze efekty. Organizowaliśmy zgodnie z przepisami prawa konsultacje dla uczniów klas ósmych. Przeprowadzaliśmy 3 egzaminy próbne, także nawet pod względem mentalnym są nasi uczniowie dobrze przygotowani. Jak co roku, egzaminy próbne okazały się nieocenione. One też bardzo pomogły przyzwyczaić się do egzaminów, jak to wygląda i ile mamy czasu. Na egzamin z języka polskiego uczniowie mieli dziś 120 minut, jutro test z matematyki, na który mają 20 minut mniej. W czwartek egzamin z języka obcego, w większości będzie to język angielski, na który uczniowie będą mieli 1,5 godziny. Pewnie się czuję z matematyki, ale mam nadzieję, że będzie dobrze i jakoś sobie poradzimy. Na dzisiejszym egzaminie uczniowie zmierzyli się także z interpretacją fragmentów pana Tadeusza. My i uczniowie zrobiliśmy wszystko, aby wyniki, które uzyskają nasi uczniowie, były jak najwyższe. No ale wiadomo, czas pandemiczny, szczególne obostrzenia, które nas wszystkich obowiązują, powodują dodatkowe problemy, dodatkowe stresy. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na rekrutację do szkoły średniej. Uczniowie poznają wyniki swoich testów 2 lipca. Jeżeli uczeń z ważnych powodów nie może przystąpić do egzaminu w tym tygodniu, to będzie miał taką szansę w kolejnym terminie od 16 do 18 czerwca.